Czym jest dla ciebie rap? Rap jest w sumie moim życiem. Zaczęło się to jakieś 4-5 lat temu i od tego momentu każdą wolną chwilę poświęcam tej muzyce. Uważam też, że przede wszystkim rap jest muzyką dla osób inteligentnych, jako że trzeba się wykazać ponadprzeciętną inteligencją, tak? Żeby dojść do drugiego dna, odnaleźć wszystkie gierki słowne, frazeologizmy i tak dalej, homonimy, tym bardziej w języku angielskim, co wymaga jeszcze większej znajomości języka obcego. Skąd pomysł na taki pseudonim artystyczny? Powiem szczerze, że samo przyszło. Wcześniej działałem, funkcjonowałem pod pseudonimem inny, ale stwierdziłem, że ten jest bardzo charakterystyczny. No jest na pewno też problematyczny, ale no cóż, mam własną filozofię życiową jak Nietzsche i dużo mówię, czyli pierniczej. Stąd się to wzięło. Jakie są twoje cele oraz marzenia? Moim marzeniem jest przede wszystkim wydanie płyty legalnej, a najpierw chcę wydać kilka płyt nielegalnych i mixtape'ów. Do tego zdążam przede wszystkim w życiu. A poza tym chciałbym znaleźć fajną pracę, dobrze płatną. Jak nastrój przed występem? Świetnie się czuję, mam dookoła siebie wspaniałych ludzi i to jednak motywuje. Zobaczymy, jak będzie pod sceną.